pojęcie, którym posługujemy się każdego dnia, opisując rzeczywistość. Mówimy na przykład, że te jabłka są takie same, czyli nie różnią się od siebie. Rozejrzymy się dookoła, zobaczymy, że zmienność może być ogromna, niejednokrotnie też pożądana. W końcu setki lat hodowli tych storczyków służyły właśnie temu, aby ich zmienność dała nam te wszystkie niesamowite kolorowe formy. Bylibyśmy jednak ignorantami, dostrzegając tylko zmienność kolorystyczną. Przecież każda z tych roślin może być wysoka albo niska, ma wąskie albo szerokie liście, długie albo krótkie korzenie. Czy taka zmienność gdzieś się kończy? Naturalna zmienność to nie tylko różne rozmiary i kolory. To także bycie zieloną rośliną albo leśnym grzybem. To posiadanie sześciu odnóży albo kręgosłupa. To zmiennocieplność albo zdolność do lotu. Życie na naszej planecie wykazuje zmienność na każdym poziomie organizacji. Od różniących się długością ogonów psa, aż po oszałamiającą zmienność naczelnych. Produktem tej zmienności jesteśmy także my, ludzie, przedstawiciele gatunku Homo sapiens. Cała ta eksplozja różnorodności możliwa była dzięki jednej sile, której istnienie pod koniec XIX wieku zaproponował Karol Darwin. Dobór naturalny, to on jest odpowiedzialny za całą zmienność życia, to on ją także na każdym kroku wykorzystuje. Jak dobór naturalny mógł spowodować powstanie lotu ptaków albo stworzyć piękny zapach róż? Wyobraźmy sobie wyjątkowy organizm. Nazwałem go słomkownikiem zwyczajnym. Organizm ten żyje wyrastając z podłoża i po prostu wchłaniając powietrze. Odkryliśmy właśnie nową populację tego gatunku, która jak się okazuje zupełnie pozbawiona jest zmienności. Wszystkie osobniki są idealnie równe, mają taką samą wysokość, dzięki czemu tak samo efektywnie wchłaniają pył z powietrza. Co jednak się stanie, gdy do akcji wkroczy dobór naturalny? Wyobraźmy sobie, że w naszej populacji dobór naturalny działać będzie przez dość specyficzny kataklizm. Działa on w niej niesamowicie brutalnie. Żaden osobnik nie jest przystosowany do tak nagłej zmiany w środowisku. Nasza populacja, nie mogąc wyprodukować nowego potomstwa, całkowicie wymarła. Swoją drogą na nieco większą skalę, nasza planeta widziała już coś takiego w postaci wielkiego wymierania dinozaurów w kredzie. Żaden z osobników nie był przygotowany na tak nagłą zmianę w środowisku. Nasza populacja, nie mogąc wyprodukować nowego potomstwa, całkowicie wymarła. Świadczy o tym brak białych końcówek u wszystkich osobników. Wprowadźmy teraz drobną zmianę. W naszej populacji pojawia się zmienność. Tym razem niektóre osobniki zdołały uniknąć katastrofy, a nawet wydać potomstwo. Średnio są trochę niższe, jednak ta cecha daje im niesamowitą przewagę selekcyjną. Kolejne rundy naszej katastrofy będą jeszcze bardziej łaskawe dla populacji. Więcej niższych osobników oznacza więcej tych, które przetrwają. Po wielu rundach, czyli pokoleniach, rozkład danej cechy przesunie się w stronę coraz niższych wartości. Ciągle jednak zachowana będzie zmienność, czyli osobniki nie będą takie same. Widzimy więc, że zmienność organizmów nie jest zwykłym wypadkiem przy pracy. Jest to kluczowa cecha, która pozwala przyrodzie szybko reagować na nagłe zmiany. Na przykład jeśli w populacji bezwonnych kwiatów na drodze mutacji pojawią się kwiaty pachnące, przywabią one więcej zapylaczy i będą mogły rozmnażać się efektywniej. Zmienność okazuje się więc na tyle potężna, aby dać nam piękny zapach kwiatów oraz nas samych, abyśmy mogli nim się zachwycać.